Dobra. Sio? Dobrze? Jedziemy, dobrze. Sio, dobra, tutaj zawiniemy. Tam jest wyjazd? Jest. Tam jest wyjazd. Dobrze. Zdzielniemy, to nie ma czasu. O, gołąbek, nie gołąbek. Taka kaweczka. O, Szwecja. Nie, Szwecja nie. Szwecja. Jak tam nic nie jadą, jeszcze nie. Dobra, jedziemy. Tir jedzie. Zasuwa jak mały samochodzi. Mały Kazio. My coś jedziemy, bo nie ma czasu. Czekaj, jak to? Odbić to. Muszę to odbić. O. Mały Kazio do zasuwa. O, dobra, jest. Idziemy, bo nie ma czasu. Trochę czekłotego i zawsze to trochę lepiej. Nie? No jasne. Oj. Lecz albo racz. 68? No. Ale i tak bokiem, nie? Koło Szczecina będzie. Tak. Coś ładnie. Kuleczka. Oczekuję. Robi tego. Przerwę. Taki samochód mu zabrali na złą. Z lewo, taki samochód to jak miał mały przebieg, to warty jest 15-20 tysięcy, nie? No. Tu czarnoziem, a tu piochy. Tu się powinna czerwona lampka zapalić. Przecież jak on nie ma tam własnego gruntu, Sławek, to on musi uważać. Chyba, że on by jakieś rupieciarnie wynajął, to wtedy sam może tam robić, co chce. Jakieś dziadostwo, wiesz. To nikt się nie będzie czerpał. No tak.
jak ludzie zaczęli zobaczyć, że im demolkę robi z chałupy i dookoła, to mogłoby eksplodować. Myśli, że on zrobi to samo, co tam nie było do ci. No. Coś za mnie tu? No, bo on, poza tym on z matematyką to troszkę jest do tyłu. Bo nie umie liczyć. No, jego zyski to polegają na tym, żeby zapożyczać się u innych. O. To jest, na tym polegają jego zyski. Klarować, wiesz, to zdrowo i tak dalej, i wciskanie kitu. A oboje być samodzielny i samowystarczalny, że nie obciążać. Właśnie. Ale tak to powie sam się gospodarzy. Powinien. A nie on jakieś jeszcze cyrki odstawia, jakieś sceny, jakieś nie. Patrz, jak rozwalili jakieś ten. A, co? Lisa może, albo sarnę, albo. A bo wiesz, łażą po nocach. Listo się zorientował, zawinął kitę. A taka sarna może. Może i sarna. Też młoda może. Zlepiło ją i pach. Nie pomyślała, że ucieknę. Jaka bida ziemia, piachy. Piochy. Tak jest. Tak jest. Ale że pach. No, nikt nie. Jeszcze szósta? Nie, jeszcze szósta. Jeszcze chyba nie. Dobrze, jest pusto, to się fajnie jedzie, nie ma tych samochodów, korków nie ma. Wietrza, nie? No, bo ja. Szarpie samochody. Jedzie jakiś koleś. Byle, ZPL. Co to będzie? Policja. Boże. Oj, Boże. Boże, nasze Boże. Co? Boże, nasze Boże.
zostać. Panie kurde. Tutaj co to? I płotek zrobił. Piosek. Płotek na piosek. Płotki tutaj stały. Kutry. Chodź. Dobrzany. No. Pan pocztowy. Dina, dajna. Ale tu jest. Oj. Plac centralny. Tu była bliska stacja. Zmienili na Orlę. Dobrze tak narodu, bo jest tak ten, widoczny, nie? Taka malutka stacja. Rzeczywiście. Dobre i to. Szkoła. Gość jeździ na tym rowerku na trzech kołach, to co my mamy. To by trzeba było też chyba sprzedać. Po co to trzymać te rowery, mieli? Muszę jeszcze szefowa będzie jeździć. A ona będzie. Tą rykszę można też wystawić, może i też się pozbyć. Już nie będzie jeździć rykszą? No nie wiem, mieli. Zobaczymy. Ale ile ona kosztowała, nie? No drogo, 2400 chyba. 2100. 2100 daliśmy, nie? Ciekawe, czy się... My chcemy skuter sprzedać za 1000 coś, a tu riksza 200. W głowie nie mieści. W głowie nie mieści. Robię na budowie. Ta ryksza jest za ciężka, Mirek, to jest ja taka... Wiem, no. To trzeba będzie się pozbyć, Mirek, tego. Ona jest, oczywiście. Trzeba będzie, wiesz, umyć ją ładnie i może wystawić, może by kto kupił. Wariatuncio. Starga. Ale w tych wiatrach dalej, nie? No.
stoję. Czekaj, od której od 9 do 15, 6 godzin. 6 godzin. No krótko, bo to wiesz, szybko płynie, może to jest jakaś taka ekspresówka. Tego chyba nie było tej stacji, tu zrobili chyba, albo była, nie wiem. A tu. Tam to wolno jedzie, będziemy teraz się w lewo zająć. Albo by trzeba było wyprzedzić, co Mirek? Wyprzedzić dziada? Kurde, nie jedzie tam nic, nie wiem, może zdążę, co? Jadę, ogień. Cholera, zdążę? Zdążę, co? Zdążę, zdążę. To nie będziemy czekać na niego, wolno jeździ. Jak ładnie, nie? Rzepaki. Leżał jakiś lis albo coś. O, poszedł. Poszedł pies do budy. Siedzi nas i tam. Niemieckie. To już były tereny Niemiec. Były, ale nastąpiły przesiadki. No ale to Ruscy przez to, że taką rewolucję zrobili, to nam kapnęli ładny teren, nie? No. Ładny teren nam zabrali. W wojnie? Chyba 400 tysięcy kilometrów zabrali. Kwadratowych? A. Dużo. Bo jedziemy z wiatrem chyba, widzisz? Tak. No zobacz, w tą stronę są te obrócone wiatraki.
Czyli wiatr nas pcha. Teraz się rozpoczyna droga szybkiego ruchu, patrz. Tak? No. Dobrze. A to już teraz dokupiesz się do Świnoujścia? Nie. Może kawałek. Może tylko kawałek. Sinosy, cukier. Polski cukier. O, wariacik jest. Papa jak wariacik jedzie, widzisz? Wariatuncio. Tuncio, tuncio, wariatuncio.
koperetem są. Trzeba do Szczecina ta autostrada. No. To już jest za blisko, żeby było, wiesz, takie kawałeczki. A tam ze Szczecina do Świnoujścia też chyba autostrada jest, nie? Jest. No, jest i nie jest. Nie ma. Jakiś kawałek. Na wyjeździe ze Szczecina. Godzin się człowiek drzymnie na tym, ty. Dobrze. Może trochę więcej niż 6, bo ile wcześniej można wjechać na prom? A nie wiem, zobaczymy. Może wjedziemy od razu. Zobaczymy. Może od razu, no i wtedy można drzemkę zrobić już. No. Z marszu. A, można tam wejść. Ten tak jedzie i nie jedzie, nie? Stargard Szczeciński. Kucio jest ze Szczecina. A? Kucio Kuciowski. Na przykład kobylanka. No ty, u nas też jest kobylanka. To u nas chyba kobylany są, nie kobylanka. Kobylany.
Czarnobyl na... Patrz tu coś, panie IHS. Jesteśmy pięknym twoim... Jesteśmy pięknym twoim, panie. Co to jakieś katolickie te? Hasła pierwszomajowe. A wiem, bo to pewnie te komunie, dlatego. Kilometrów zostało do skrętu.
O, Szczecin już jest. Już jest, tak? No, o jest, fotoradar. Fotoradar. Czekaj, gdzie on jest? Nie wiem, gdzieś ma być. Muszę zwolnić. Jeszcze za szybko jadę. To przez Szczecin będzie mógł być, tak? Tu gdzieś ma być, czekaj. Jest, o, jest, jest. Jest, za Węgrem. Widziałeś? Za Węgrem się. Paniakują? Płonie, rzeka płonie. Trzy kilometry będziemy skracać. Zielony jest? Jest, nie zielony. Jedziemy, jedziemy, może zdążymy. Cipko, cipko, jest kamera, tu jest. Jest. Jedzie. Jest kamera i jest kamera. A tutaj co tu? 722 Lotus. No, to dobrze, o tu pani, jesteśmy piękni twoim pięknym pani. Tak. Berlin, Gdańsk, 351. Do Berlina niedaleko. 97 do Świnoujścia, jeszcze stówę mam. No. Przerąbane. Tylko musimy jechać. Mamy godzinę 6, tak? No. Piękniki na deszczówkę. Co? A oni te szampa teraz reklamują jako zbiornik na deszczówkę. A! Cyrkowce, nie? Siedem, dwa, dwa, siedem, dwa, pięć. O, diesel tańszy. A benzyna, czyli już teraz powoli znów benzyna będzie droższa. No. Może tego dziada wyprzedzić? No, no, wyprzedzić. PC drogowy, 800 metrów. Chociaż będziemy niedługo skręcać. A, no to lepiej. Za ile? 1,1 kilometra. Poczekaj. Co? Czekaj, to nie ma co, nie? Tylko za blisko podjechałeś. Za blisko. Nie, on jedzie trochę. Nie. Bo to już za moment będzie to skręcać. Za 700 metrów. O. Skręć lekko w prawo. Tu jedziemy, nie? Tak jest. No. Czekaj, Świnoujście, o tu. Przecież to do tego Świnoujścia kawał. Skręć lekko w prawo. Kawał drogi, jeszcze stuwa, nie? Tak. O tutaj, nie? Dobrze, jak była taka droga. O. Taka droga na Świnoujście, jak tu. Dwa pasy elegancko, to. Oj, koniec Szczecina gdzieś. Ale byliśmy w Szczecinie, słuchaj. No. Gutka. 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 Guteka. Tak. A6. A bo tu autostradę. Trasa drogowa 700 metrów. Dobrze. Jest Świnoujście prosto, nie? Tak. S3. Świnoujście 92, Istat. Tak. O, właśnie. O, czyli trochę krócej, nie 97. Będziemy płynąć do Trelleborga. Aha.
ale to jest ta sama przeprawa drogowa dla Istan i dla Teleborga, tak? W jednym miejscu. Szczecin Tobie. Też autostrada. Dobrze jedziemy, dobrze. No dobrze. Prosto. Ale wyrów tu się pojawił. Dymu? Wyrów. A, no bo już. Czas pracy. Świnoujście więc. Jadą potrzeby. Rzęśnica. Co to jest, kamery chyba, nie? No, gdzie? Tutaj na słupkach. Można. Kolejnie. Serio, bo mam was i Rosji na Ukrainę. Dzień, muszę zjechać. Dzień, nie będziemy mówić, ale 11 maja, dzisiaj taka data w kalendarzu, więc święto.
Zakątek mamy z imieninami Antonia, Bruno, Sławomir, Weronika, Wiktor i Wilda. Wszystkie proste. Świętują między innymi swoją rodzinę. Impost, o! Kolarz szosowy Czesław. Znowu będą się wyprzedzać. Pół godziny. O jest, Radio Maria, pan złapało. Wysłuchaj się Pana, Alleluja. Ziemia jest pełna łaskawości Pana, Alleluja. A, to są te, są te. Sprawiedliwie wyłącznie wołajcie na cześć Pana. Prawym przystoi pieśń chwały. Sławcie Pana na cytrze. Grajcie Mu na harpie o 10 strunach. Śpiewajcie Mu pieśń nową. Pełnym głosem śpiewajcie Mu wdzięcznie, bo słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło godne zaufania. On prawo i sprawiedliwość miłuje, ziemia jest pełna Jego łaski. Przez słowo Pana powstały niebiosa, wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego. On morskie wody gromadzi jak w układu, odchłania oceanów w zbiornikach. Niech cała ziemia boi się Pana. Niech się Go lękają wszyscy mieszkańcy świata. Bo przemówił i wszystko się stało. Sam rozkazał i zaczęło istnieć. Pan udaremnia zamiary narodów. Wniecz obraca ludów zamysłu. Zamiary Pana trwają na wieki. Zamysły Jego serca przez pokolenia. Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem. Naród, który On wybrał na dziedzictwo dla Ciebie. Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi. Patrzy z miejsca, gdzie przebywa, na wszystkich mieszkańców ziemi. On, który serca wszystkich ukształtował, który stwarza na wszystkie ich czyny. Liczne wojsko nie da zwycięstwa królowi, ani wielka siła nie ocali wojownika. Zbrodniczy ratunek w koniu, bo mimo swej siły nie umknie. Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy oczekują Jego łaski, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. Dusza nasza oczekuje Pana. On jest naszą pomocą i tarczą. Radujcie się w Nim nasze serca, ufamy Jego świętemu imieniu. Niech nas ogarnie Twoja łaska, Panie. Według nadziei pokładnika, Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ziemia jest pełna łaskawości Pana. Alleluja. Dzień apostolski. Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, a On ukazywał się przez wiele dni tym, którzy z Nim razem poszli z Galilei do Jerozolimy,
a teraz dają świadectwo o nim przed ludem. My właśnie głosimy wam dobrą nowinę o obietnicy danej Ojcom, że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci. Strzeż się przy Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie drugim. Ty jesteś moim synem, ja ciebie dziś zrodził. Was nam do przegryzienia. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja, alleluja. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja, alleluja. I zajaśniał przed swoim ludem. Alleluja, alleluja. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja, alleluja. Pokój wam zostawiam. Pokój mój wam daję. Alleluja. Błogosławiony Pan Izraela, bo lud twój nawiedził i wyzwolił. I wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida. Jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. Że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze. Na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi. Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć mu będziemy bez trwogi. W pobożności i sprawiedliwości przed nim. A coś tam dobrego? O wszystkich dni nasze. A czekoladę masz gorzką? Będziesz prorokiem najwyższego. Nie. Gdyż pójdziesz przez pan, przygotować uprogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie. A skąd to masz? Przed odpuszczenie grzechu. Dzięki serdecznej litości naszego Boga, który jako usprawiedliwy smoka wschodzące słońce, by oświecić tych, co w Bogu i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze drogi skierować na drogę pokoju. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pokój wam zostawiam. Pokój mój wam daję. Wysławiajmy Chrystusa, który własną mocą odbudował zburzoną świątynię swojego ciała. Zwiedzmy do Niego pokorne prośby. Dzień nam, Panie, po obcu Twym wstania. Chryste, Zbawicielu, Ty oznajmiłeś kobietom i apostołom radosną nowinę o swoim zmartwychwstaniu, które przyniosło zbawienie całemu światu. Spraw, abyśmy byli Twoimi świadkami. Udźmy nam, Panie, owoców Twego zmartwychwstania. Ty obiecałeś wszystkim ludziom, że powstaną z martwych do nowego życia. Uczyń nas głosicielami Twojej Ewangelii. Udziel nam, Panie, owoców Twego zmartwychwstania. Boże, Ty mocą zmartwychwstania Chrystusa pokonałeś zło. Spraw, aby mocą tego paschalnego zwycięstwa dokonało się duchowe odrodzenie naszej ojczyzny, Ukrainy, Europy i całego świata. Udziel nam, Panie, owoców Twego zmartwychwstania. Ty się ukazywałeś apostołom i udzieliłeś im Ducha Świętego. Odnów w nas moc Ducha Stworzyciela. Udziel nam, Panie, owoców Twego zmartwychwstania. Ty zapewniłeś swoich uczniów, że z nimi pozostaniesz aż do skończenia świata. Pozostań z nami dzisiaj i na zawsze. Udziel nam, Panie, owoców Twego zmartwychwstania. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Co tu wierzy, kurczaki? Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Boże, Ty przez zmartwychwstanie Chrystusa przywróciłeś nam życie wieczne. Mocnij naszą wiarę i nadzieję, abyśmy z ufnością oczekiwali spełnienia Twoich obietnic. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i próbuje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Pan z Wami, który Was błogosławił wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty, błogosławił Panu. Dziękuję za to, że po prostu się wszystkim wiązać się z nami i życzę wszystkiego, co mi przeszło. Szczerze, że bardzo w końcu na tym to jeszcze nie przyłączę. Walka z Bogiem, cywilizacją chrześcijańską, a z drugiej strony na dodatek straszna wojna, mordy, gwałty, groźba potwornej, nawet nuklearnej wojny światowej. Sytuacja jest bardzo poważna, tu nie ma żartu. Gdzie my możemy znaleźć ratunek? Tylko w Panu Bogu, w Matce Najświętszej. To wszystkich wiedz, którzy rozumieją sytuację, w której jest Polska i świat, zwracam się do zapraszam wszystkich, całą Polskę, wszystkich Polaków do Matki Najświętszej, do tej, która jest dana ku obronie naszego narodu. Zapraszam pierwszy, na pierwszy czas spotkać się razem 28 maja na młodzież, to jest sobota. Zależy Wam na przyszłości młodzieży, zależy Wam na tym, żebyście mieli pociechę w starości, może szklankę wody chociażby, żeby Was traktowali, teraz już tylko wybrać dobrze i gdzie, ale u Matki Najświętszej. Namiętą największych dobrych sprawności, smut i szacunek także dla Was. 19 czerwca dzieci od Boga Różyńskiego. Sytuacja! 25 12 dni 3 lipca w Częstochowie Amerykańskiej dawali zamiast w USA. Na to zapraszamy serdecznie. A wielka pielgrzymka rodziny Radia Maryja, zapraszamy już teraz, 9 i 10 lipca w Polsce. Sobotę godzina 18 przewodniczą Świętowską Wiesławę Baskańską. W niedzielę centralna uroczystość, godzina 11, msza święta, przewodniczy będą Witam Szemicki, ksiądz arcybiskup Adam Szar. Idziemy pod hasłem z Maryją posłani w pokoju. I zapraszamy oczywiście do Torunia, do wodu wdzięczności za świętego Jana Pawła II, wodu całej rodziny Radia Maryi. 18 maja narodziny Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II do życia dziecka i 6 rocznica konsekracji Jezusa. Co tam jeszcze masz dobrego? Godzina 12, a w pierwszej rocznicy. A czekolada? Małpy, pomidory, ogórki, ser żółty, a czekolada? Zwykły, czekolada, gdzieś miałem kawałeczek czekolady. Wczoraj piękna, zdrowa ducha, fizycznego, ta zdrowa psychiczna. Przyjmę radicę. To co niedobre, nie lubiłem. Ja to opowiem. Wyjeżdżam.
Przejście od lasu, wiesz, jak to robili? Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, a Niewiastami. Patrzcie, co trzeba jeszcze jechać. Co tam jeszcze dobrego? Mam chałkę. Chałkę? Jabłka gdzieś były. Ale jabłka jadłeś. Chałki mogę wziąć. Rzutka. Dobra, dziękuję. Dobra, dzięki.
11 w to. Tak. 36 km. No. Będzie autostrada. Może będą robić, wiesz, tutaj tą drogę szerszą, na pewno. Jeszcze? O, Akir sobie tam wjechał i śpi. Później jak wyjedzie, musiał cofać. Wyjedzie, bo to jest asfalt. Zabrować wszystkie dusze do piekła i do pomóc szczególnie tym, którzy bardzo potrzebują swojej miłosierdzia. Zabrować wszystkie dusze. Przedzę dziada, bo ja nie będę tak jechał. Czekaj, bo tam jedzie jeden. Teraz chyba nie wiem, przedzę. Jedziemy na wyspę Woli. No. Co to jest? No. Co to za miasto? Woli.
się za nami grzeszyło. Teraz i w godzinę śmierci naszej. No. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc drzewa Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzeszyła. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i Wolin Unin. Zamknięty ten ośrodek, ale chyba znów jest otwarty. A co to za ośrodek? Dom weselny. Opowiada, że od tego zaczęła się ich przyjaźń. Prawdziwa relacja z Jezusem pogłębia się, gdy jesteśmy gotowi oddać mu wszystko i rozwijać to, co on nam zostawia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, a Ty wola Twoja, Twojego Niebie. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbawi od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc drzewa Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc drzewa Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, gwiazdą budowę. A bo tu robią do autostrady. Jak autostradę zrobią, to nie może być tak góra-dół, muszą trochę bardziej wyrównać.
tutaj most zrobili, zobacz. Jeszcze nie dokończyli. Most gotowy, a droga nie ma. Nie ma. Panele położył. Ile lasu wycinają? Tu będzie ta... Może dzikusa zrobić. Dlatego taki duże te, nie? Autostrada będzie. Tak, ale może dzikusa, bo z tej strony będzie droga, a to może dzikus będzie. Może te. Co to jedzie? Dzikus! Odebrali paczki, jadą do roboty, do Szczecina. Nie chciałbym się tych paczek. A, bo to mają nieraz ze 300 paczek. Weź to, kurczę, po tego. Jak to jest do paczkomatu, to pewnie to może być. Profesor Legutko. Będą niwelować. Ma ile drewna ty? Paliłby cały rok. Nie więcej. Jaka górka fajna. Trzeba się dowiedzieć, czy można już wjeżdżać od razu.
to byśmy tam od razu wjechali i wiesz, można byłoby iść spać od razu, gdzieś tam znaleźć. Możemy o 2 godziny przed, to może mogliby już dopuścić, nie? No zobaczymy. Zobaczymy, zapytamy się tam. Wtedy można i w kimono. Kimono! Kimono! Profesor Legutko w Parlamencie Europejskim no. To się tak nie zaszrocił jak Legutko ten tutaj. Bo tamten to ma kasiory dużo. No. Się tam nie zaszrocił. Ale Legutko tutaj musi się... odszrocić on się musi. Przesławek, z nim to jest taka sama historia jak z tobą. Jak zobaczyła ta twoja gospodyni, że żeś tak zawalił... To mnie wywaliła. I te różne graciarnie, co tam miało, to ci wywaliła. To jest to sama historia. I on musi zrozumieć, że jeśli będzie podążał twoim śladem, no to tak samo będzie ekspitowany. A kiedy? Można mu powiedzieć? No, prosto z tego. Nie ma innej drogi. Profesor Relek. Musi się odszrocić i tyle. Nie chciał zaszrocać. O, tutaj wycinaj. A, bo tutaj też ta droga. Profesor Gutko. Gutek. Profesor Gutko. On jedzie autobus. Czytaj. Międzyzdroje. O, to jedziemy do Międzyzdroi na czas z panem. Bardzo ładnie w Międzyzdroju. Na te wszystkie gwiaźdy polskie. Mógłbyś... gwiaźdy. Jechać na ten, na wczas. No, trzeba mieć kasiorę. Patrz, jak powyrywali te wszystkie korzenie. Trzeba iść do roboty, tak spać chcę. A to już. Muszę do ciągu. Za chwilę będziemy. Ty byś się orientował, czy można jechać, a ja będę dzym. A jeszcze kupujemy coś w Biedronce, czy nie? Jak chcesz, to idź, ale ja to nie idę. Jak chcesz, możesz iść do Biedronki. Ja tam mogę podjechać pod tą Biedronkę. No zobaczymy. Wiesz, bo mamy tutaj 3 bochenki chleba, mamy te odpaśki, te rzeczy. Ja to odpaśki nie będę. Ja tu mam te dwa pasztety, jedną rybę, pomidory, ogórki są. Nie, trochę to bardzo jest. Świnoujście. Czyli świnie ujście. Ujście świni. Za 1000 metrów, na rondzie, drugi zjazd. Drugi zjazd. Pierwszy zjazd. Kosibór jakiś. Kosibór? Co to jest? Twierdza Świnoujście. Podziemne miasto. A tu? Na Morska, 8 km. To my już jesteśmy rzut beretem od plaży. Można jej się opalać. Rzut beretem. Karsi. O, czekaj, 30 minut. Lepiach. O, patrz. Co tam? Lejka.
Chciałbym Chrystus zmartwychwstanie. Złapało. Aleluja. No mówię, bo przy miastach, ale na trasie jest problem. No. Chodź, spadam. Gdzie jedziemy? No tu. Na Kopenhagen. Aleluja. Nie tego. Chodź, podładuj. 69, możesz podładować. To sobie podładuj. Który wziąłeś? Czekaj, który jest wolny? Nie wiem, zobacz. Czekaj, tu mam zobacz. Po kabelku, który... Nie, ten nie. Nie. No, to chyba, no. Nie wiem, zobacz. No to weź zobacz, bo ile jest podłączonych? 3 są. Ja używam 2, to jeden jest wolny. A, tu wyłącz, no stąd. No. Będzie jakaś duża autostrada, będzie mi rej, albo duża. Autostrada, ale tutaj co to jest? Co ty robisz? To jest taki ten, bo to jest ten. Taki przeładunkowy kolejowy. Może lękać, bo jego zmartwychwstanie zwyciężyło swoją śmierć. Warto przypominać sobie o tym szczególnie, gdy dotknie nas obok zła i trupienia w świecie. Albo cię zło do bycia, jesteśmy pozwani do śmierci. Pokój Chrystusa, wnieśle dwóch wykonaciu wysiłku. Podczas przyświętych mocnijmy naszą łączność z Panem, napełnijmy się Jego pokojem. Bardzo serdecznie pozdrawiam Was, Pan Biskup Zonek, w naszym sanktuarium. Pozdrawiam także słuchaczy. Tu będzie on, droga. Czujących chorych i tej chorych. O, rozwalony, chciałeś? Był ten, ze Szwecji. Życia, pańczyk. Ze Szwecji był. Musiały się, wiesz, stuknąć. Albo przysnął trochę i wiesz, pyk. Na świeże, na Ukrainie. Dzisiejsze będzie odpowiadał za święte Gregoriańskie. Nie, widać, że w drodze chyba się stuknął. W Zelandii, Czesława Aparanckie, ze Stupnicy, Jankę Marczelewską, Stanisławę Jaruszy. Obecność święta, odprawiany w następujących intencjach, i modlę się za zmarłych. Mariannę Popolską, Tadeusza i Krzysztofa Popolskich oraz Alinana Ciuchania. Ksiądz Krzysztof Nazmar, wysłuchana z Unek, konferencja od siostry Marii, święta Gregoriańska. Mała Radosław Nazmar, Konstantynowa Polski, zaangażowana intencja z rodziny dla Kajewicz z Wolucha, ojciec Eugeniusz Nazmar. Pełnienie Instytuta Radziborski, chętnie Instytuta Popolskich. Oj! Helenę Lipińską oraz za Franciszka Jana Wandę i Henryka Lipińskich. Przeprośmy dobrego Boga za grzechy nasze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech jest zły nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Zatankujemy go do pełna. Dotankujemy, nie? Tak. Panie, zmiłuj się nad nami. Chrystus, zmiłuj się nad nami. Chcesz wejść do tej Biedronki tam? Chrystus, zmiłuj się nad nami. Co byś chciał, żeby tam?
ja to nic nie chcę. Jak ty chcesz coś... Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chyba tak, nie? Wszyscy jadą, to ja jadę. Boże, o, ty jak przez wycieli, Marcę, ja sam, no, nie ładnie. O, tu jakieś objazdy porobizowe. O, dzień dobry. Tam chyba jest ten budynek, co? Oby się nie... Ale cyrkowcy. Które z tobą żyje i króluje wielki duch. O, jakie rondo! Rondo jakieś tam ludzie. Tak jest dziejów apostolskich. Do Listry nadeszli Żydzi z Antiochii i z Ikonium. Podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. No jedź mi się. A, bo to Szwed? Byli uczniowie. Albo Polak tylko się boi. Się i wszedł do miasta. Stoi chyba ten TT Line. Tak? Tu widzisz? No, po prostu... Dobra, jedź. W tym mieście... O, tam jest Biedronka, widzisz? Czekaj, gdzie jest? O, tu jest Biedronka. A, ta czarna? No tu Biedronka, tu, biała. Koniu. Jest, a, tu Antiochii. Siódma, chcesz do tej Biedronki wejść? Chcesz to wejść? Ja chcę, ja mogę poczekać. Ale nie wiem, czy coś powiem. No ja nie wiem, ja chcę. Mamy trzy chleby. To co, to jedziemy tam na... Czy jeszcze chleba dokupimy? Nie wiem. Chleby i białego mamy trochę. Jak tam uważasz mnie? Ja zajadę tu. 400 metrów. A ty jak chcesz to wejść, ja nie będę wchodził. Które dowierzyli. A to już jest czynne? Tam, to jest czynne, całą nowe. Przez Pizę. To ja sobie tak stanę, żeby... Do wyjazdu stanę. No, czekaj. Głosili słowo w Pergę. Zeszli do Attali. To ja sobie wezmę, tak wiesz. Wykręcę tu. Do Antiochii. Tak, mamy te różne te słoiczki. Gdzie za łaską Bożą lewa, wydaje mi się, że... zostali przeznaczeni. Bo ja sobie wezmę o to. Ale ty masz swój chleb i jeszcze trzy są. To jest sporo chleba. I mam ten biały, piąty. No tak se stanę. Do wyjazdu. Poprosiłem tego chleba, to jest. No nie wiem. No to nie wiem, jak chcesz. Chcesz iść tam? Czy picia jeszcze jak... Chleb sobie, chleb się zje. Tu mamy zapasy, ale to jest trochę drogi. Wiesz, to dobra. Nie wiem, dla Leszek browary pije. Można było wziąć browary, nie? Ale co tam browary? Herbata jest. Jogurty, tutaj jest 8% jagód, wiesz? To są porządne jogurty. To są możemy dobra walnąć w sklepie. Dobra, jedziemy. Deka, Dania. Hein, sen, dobra, Akre. To podjedziemy tam, je zatankujemy, ja muszę na posiedzenie iść. To ten? To nie, to nie to. To jaki słup dali metalowy na środku. Żeby te ludzie może nie waliły w dach. Jak tu jeżdżą. Dobra, czekaj, tu musimy wyjechać, o tu. Czekaj, jak tu jedziemy? Tu chyba, tu, nie? Czy nie? Czy tam? A na stacji benzynowej. O kurde, tu jedzie ten. Czekaj. Szalek, a na stacji benzynowej. No to tamtędy też chyba wjedzie, co? Jedziemy tamtędy? No jedź tędy. Jedź. Na stację benzynową. No, poczekaj. No. Kurczę, ale narobili cyrk. Oj. Na tą stację? Tam jakoś przejedziemy. Gdzie ta stacja jest? O, tu będzie można jechać, czekaj. Tędy chyba pojedziemy, o tu.
Tu skręcimy, o tu. Tu skręcimy, o tu, nie? O tu. O. O tędy chyba, nie? O tu. I tam dojedziemy do stacji chyba. To jest tutaj gdzieś. Ty, to oni już czekają na prąd. Czekaj, czekaj, tędy dojedziemy. Chyba tędy dojedziemy. O jest, stoi tam TT Line, to zaraz zobaczymy. Ja najpierw muszę iść na poszukiwanie. Czekaj, najpierw weźmiemy. Patrz, nawet i autobus. Ładny ten autobus. Czekaj, jak my tu pojedziemy? A tam trzeba jechać. Tamtędy chyba do końca. A tu TT Line będzie dobra. Ty, gdzie ta stacja jest? Tam jest, tam. Tu jest ta stacja, to do... Ja może najpierw pójdę na posiedzenie, bo mnie coś goni. I dopiero zatankujemy. Oj, tu jest, o, tam już można wjeżdżać, widzisz, patrz, TT Line, widzisz, wjeżdżają. No, 7-2-8, no to nie duża różnica jest, patrz. Pojedziemy, zatankuję, a może najpierw zatankuję i pójdę wykasztanić. Tak, tak jest. Poczekaj, z której strony? Stam, czekaj. Czarna karta, tak? Co? A Orlen i te, i Zniżkowa, tak? No. O tu wezmę, jest tu diesel? Jest tej strony diesel, nie jest. Diesel, czekaj, tak wezmę stronę. Tankujemy i kartka dużo i rodzimy i tak dalej. Dobra, czekaj. Czekaj, czekaj. Czekaj, tak stanę, żeby zatankować. Dobra, czekaj. Dobra, uwaga. Oj, ten wyjeżdża, czekaj, czekaj. Nie podjechał, to tam pomalnie. My tutaj sobie podjedziemy. O, dobra, pyk, jest. No i dobra, będzie? Będzie. Będzie, dobra. Dobra. Podjedziemy tam, hop. Dobra. Gdzie jest? Jest. Podjedziemy tam. Tędy przejedziemy, nie będziemy jechać dookoła. Tak. Bo ja widziałem, że tędy tiry też przejeżdżają. No. Nie będziemy się bawić w jakieś jazdy dookoła. Tak, tylko tu przejedziemy, o tu. Tak, o. Tam jest ten TT Line. O. Czekaj, gdzie ten TT Line? O, tam jest TT Line. Czekaj, tu? A nie, tam jest TT Line. To musimy... Jak tam do tego... A tu można było. Dobra, tędy pojedziemy. O tu. TT Line, czekaj. O, tu jest TT Line. O. Dobra. Masz. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie tutaj? Na Robin Hooda? Nie, no tego, TT Line. TT Line, no tak, do końca po lewej stronie kasa. A, do końca po lewej, dobrze, dziękuję. Jeszcze trzeba coś płacić? Nie, już nie, zapłacone. A to jest dla busów, tak? Śmierdzi strasznie, nie umyłeś, coś strasznie śmierdzi, coś. Wyrzuć te chustki, strasznie, coś śmierdzi. Dzień dobry, już biorę, daję. Coś strasznie śmierdzi, nie wiem, coś wyjąłeś i jakieś chustki. A to chustkę trzeba wyrzucić. Wyrzuć to. Wyrzucę. No weź, bo to strasznie. Dobra, nie, wyrzucę. Weź, wyrzuć. Ale później, tam, dalej. Proszę bardzo. Numer już mówię. Wyrzuć to, bo tak ty jakieś stare chustki używasz. Dobra, ja ci mówiłem dawno, żebyś... Tragedia, tak śmierdzi, że człowieku. 711 53 23, linia. Dobrze.
22. Dobrze, dziękuję. Wyrzuć to, bo ty jakieś stare chłopki używasz. Ja ci już dawno mówiłem, żebyś to wyrzucał, a ty się nie słuchasz i przez to później dzieci chorują. Dzieci chorują, bo ty jesteś taki śmierdziel jesteś. To mi dałeś? Nie. Tu gdzieś chyba jest, czekaj. Tu, masz. No słuchaj, weź, wyrzuć to, bo to tak... Masz, schowaj ten dowód rejestracyjny, dobra. Tu jakieś karty są, nie wiem. Dobra, niech to będzie. Już, jedziemy, czekaj. Jeszcze raz. 22, wejście. Na 22. Dobra. Gdzie to jest 22? Mówię ci, ty jesteś... O, tu jest śmietnik, byś wyrzucił, widzisz? Taki jesteś śmierdzi. Ja ci mówiłem, żebyś ten... wyrzucał to, to ty nie wyrzucasz i później dzieci chorują. Taki jesteś, Mirek, syfiarz. Mówię ci, to ty lepiej już nie przychodź do nas do domu, jak ty jesteś taki syf, bo ty jesteś normalnie tak chodząca zaraza. Później nic dziwnego, że dzieci chorują. Od ciebie tak śmierdzi, jak wyjmujesz te chustki, to tak jebie, bo to już nie śmierdzi, to już jebie. Człowieku, ja ci ile razy mówiłem, żebyś ty... Nie masz... Przecież ci daję pieniądze, żebyś kupywał chustki. Ja dlaczego ty jesteś taki... Taka niechluj, taka świnia. Nie sruj, no. Nie sruj. Dlaczego taka świnia jesteś? Nie sruj, no. Czekaj, przejdziemy. Gdzie on tam jedzie? Tam. Cholera, później... Później ja będę chorował, wszyscy chorują, bo ten nie chce se chustek, tylko oszczędza, kurna. Smarka w jedną po 50 razy, a później jebie to jakby jakiś, kurna, bezdomny był. No. Broni. Którym będziemy jechać? Na którym będziemy jechać? Głupie pytania zadajesz. Jazdem, no. Jazdem, tutaj, środkiem, tak? Chyba tam okay, bo nie one wiem. Do góry jeszcze. Kurde, nie wiem, czy my tam się zmieścimy na ten dół, ty. Dlaczego? No nie wiem. Albo my mamy ten bagażnik. No właśnie, nie. To weź to się spyta. Cicho. Ale chyba zmieścimy się. Co, nie wiem, chyba zmieścimy się tam. A jak nie? No właśnie, nie wiem. Co? Nie wiem właśnie, zobaczymy. Wiesz to, a nie, zmieścimy się, zobacz, tam jest miejsce, widzisz? Dobra, gdzie... Zmieścimy się, Mirek. Tam jest miejsce. Mi się wydaje. A, tam jest. Spokojnie, Mirek. Tak? Tak, zobacz. Wysoko. Widzisz, jest. Nie jest tak nisko. Cholera. Jadą, nie jadą. Nie wiadomo, co się dzieje. Lublin. LU Lublin chyba. Jest miejsce, widzisz. Wysoko jest. Wyrzuć tą chustkę. W ogóle jak masz takie śmierdziochy, wyrzuć to w cholerę, bo ty zarazę przyniesiesz. Ja będę chory, ty będziesz chory, ty jesteś jakiś taki straszny niechluj. No tak zaczęło jebać, jak to zacząłeś tutaj manipulować tymi chustkami, że to tragedia. A tak zapierdala, ty się... W ogóle nie... Później dotykasz wszystko. Żarcie, ja później to będę dobra, dotykał. Ja to odłączam, no. Ja mam 100%. Gdzie ci to podłączyć? Wszystko później jebie, kurwa. Wypierdalaj to, bo jak nie, to ja cię sam wypierdolę. Wrócisz do kraju i się skończy. Nie będziesz mi tutaj gówna robił. Kurwa, smrodzi jedna. Tak jebie, że... Tragedia. Czyściosze.
osobowe też trudno jeździć. No, a tu jest wysoko, to spokojnie widzisz, tu tiry się mieszczą. Weź mapę. Wejdź tam? Nie, za. Dobra. Co, gdzie wyjść? Nigdzie nie wychód, teraz trzeba zabierać rzeczy, idziemy. Dobra. Brać jakieś to jedzenie? Ja nic nie będę jadł, ja tylko wezmę picie sobie. Tak? No.